Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj kolejna część o Azrubelu wekcie, tak więc zapraszam do słuchania. Mamy erę Indomitus. Co się tam dzieje w erze Indomitus i co robi w tym momencie Wekt. Wekt utrzymał swoją pozycję jako najwyższy władca Komorrach dzięki niezliczonym, niemożliwym do pojęcia przez zwykłych śmiertelników intrygom i manipulacjom do końca 41 milenium, co samo w sobie jest prawdopodobnie jeszcze większym osiągnięciem niż samo zdobycie władzy nad mrocznym miastem. Niestety w wyniku swojego niskiego urodzenia nigdy nie został zaakceptowany przez komorrycką arystokrację. Choć szlachetne rody tego miasta straciły na jego rzecz władzę i wpływy i musiały przeorganizować się jako nowe kabały, wciąż darzyły one wekta nienawiścią i z chęcią przyczyniłyby się do jego upadku przy pierwszej możliwej okazji. Jednak nawet archonowie tych nowych kabał, choć sami byli niewyobrażalnie przebiegli, nigdy nie byli w stanie go przechytrzyć. Wszyscy ci, którzy próbowali, zginęli na jeden z dziesiątek, nieopisanie przerażających sposobów. Mimo to czterdziestego 41. milenium, wielu mrocznych Eldarów z otoczenia Vekta zaczynało wierzyć, że jego władza nad mrocznym miastem zaczynała słabnąć. Coraz więcej drukarich podważało jego autorytet, a wizja jego zemsty budziła coraz mniej strachu. Zwiększyła się także częstotliwość jego najazdów na przestrzeń materialną, co wielu mrocznych Eldarów postrzegało jako przekroczenie przez niego niewidzialnej granicy, za którą cierpienie tysięcy torturowanych i mordowanych niewolników nie jest już w stanie go zaspokoić. Najpopularniejsze teorie na jego temat głosiły, iż Wekt już jest zmęczony, był już zmęczony podbojami, władzą, a nawet swoim ekstremalnie długim życiem. Inni mawiali, że staje do walki z coraz większym niebezpieczeństwem, głównie dlatego, iż w samym Komorach nigdy nie spotkał równego sobie zagrożenia. Jeszcze inni byli zaś zdania, iż Wekt jedynie udaje słabość, czekając, aż jego ukryci przeciwnicy sami mu się objawią. W kwestii Azdrubela Vekta nic nie może być pewne, nie licząc jedynie tego, iż jego upadek musiałby wiązać się nową, musiałby wiązać się z nową krwawą wojną domową w mrocznym mieście. Ukryte królestwo Komorach stanęło na krawędzi upadku wraz z narodzinami wielkiego ryftu przez Eldarich, nazywanych Datedian. Dodatkowo miasto doznało poważnych zniszczeń z powodu psionicznego trzęsienia czy też dysjunkcji osnowy sprowadzonej na komorach przez Iwrein w trakcie nocy objawień, w czasie której Ineat Bóg umarłych zaczął się przebudzać. Szukając sposobu na wyplenienie wpływów Inarich z mrocznego miasta, najwyższy władca Azdrubelwekt zaczął pociągać za sznurki posłusznych mu marionetek w całym komorrach, szukając najlepszej okazji do wyeliminowania Ivrein oraz jej sekty bez bycia uznanym za głównego architekta upadku prorokini neat. Wekt miał jednak niełatwy orzech do zgryzienia. Powstanie Iwrein i jej transformacja na arenie Crucible do postaci wysokiej kapłanki Ineada dała początek metafizycznej inwazji, wielkiej dysjunkcji, która pozwoliła legionom demonów na swobodne przemieszczanie się między Osnową a sercem jego miasta. Struktura pajęczego traktu w samym mieście stała się wyjątkowo krucha. Tylko sporym nakładem sił Wekt był w stanie obłożyć kwarantanną i efektywnie odizolować miejsca przedzierania się demonów. Sama brama osnowy była, co prawda, dalej szeroko otwarta dla wszystkich rządnych krwi demonów, ale ich siły były kierowane bezpośrednio do dzielnic wyznaczonych przez Wekta do obrony głębszych i bardziej znaczących partii miasta. Mimo pozornego opanowania sytuacji, włości Wekta doznały sporych strat, których nie mógł i nie chciał ignorować. Był to dla niego głęboki afront, którego nie miał zamiaru odpuścić głównym winowajcom. Nie mógł on jednak zaatakować i Narich, i Iwrein bezpośrednio. Gdyby to zrobił, oznaczałoby to otwarte przyznanie się do faktu, iż uważa ich za zagrożenie dla swojej władzy. Zamiast tego nie ustawał w wysiłkach, w trakcie współpracy ze swoimi marionetkami, kładąc podwaliny pod nowe intrygi i rozprzestrzeniając plotki do czasu, gdy nastawił kabały, sabaty, hemonkulusów i kulty „Witch“ przeciwko Inarin, nigdy nie dając im szansy na dostrzeżenie, iż wszystko co robią przyczynia się głównie do umocnienia jego władzy. Część zmanipulowanych przez Wekta stronnictw atakowała Eldarów, wiernych Inarim, w podzielonych państewkach komorach, pokazując tym samym ich słabość i siejąc wątpliwości w sercach wciąż nieprzekonanych do ich sprawy Eldarich. Na czele tych bardziej bezpośrednich frakcji stał Markis Wulkere z organizacji nazywającej się Lordami Żelaznego Ciernia. Dzięki subtelnym plotkom i dwuznacznym listom do Archona koniec końców dotarły wieści, jakoby z nienawidzeni rywale lordów Żelaznego Ciernia, kabała trującej nadziei, poparła Inarich i zaczęła gromadzić rekrutów w swojej głównej fortecy wyjącej spirali. Vulkere dostrzegł w tym szansę na wyeliminowanie swoich odwiecznych przeciwników, jednocześnie sprawiając wrażenie, jakoby stanął do otwartej wojny z samymi Inarii, bez przeznaczania czasu i zasobów na zapolowanie na samą Ivrein. Podjąwszy decyzję, zarządził mobilizację swoich sił i wysłał je w całych szwadronach, przeprowadzając nagły i niszczący szturm na twierdze swoich rywali. Główne siły natarcia w postaci antygrawitacyjnych ślizgaczy okrążały spirale, pozostając w ukryciu mieniącej się zielonym światłem mgły, wystawiając ponad nią jedno skrzydło, upodabniając się do oceanicznych drapieżników wypatrujących ofiary. W ostatnim momencie przed przypuszczeniem ataku złowróżbny alarm ostrzegł i Inarich przed zagrożeniem. Działa obronne wyjącej spirali oblały podnóże fortecy mrocznym światłem i otworzyły ogień do nadciągających lordów żelaznego ciernia, którzy jak jeden mąż wylecieli z mgły. Wiązki Lance rozświetlały niebo wokół rewejżerów, bezlitośnie bombardując obrońców spirali. Drukari wewnątrz byli rozbijani na atomy bronią, która równie dobrze mogłaby niszczyć czołgi – Inni wisieli już nad krawędzią umocnień, trafieni jedną z toksycznie trujących igieł lub związani siecią z metalowymi kolcami. Ogień obrońców zaczął jednak przynosić skutek. Kilka maszyn wroga eksplodowało w powietrzu lub przynajmniej rozerwał ich pilotów na strzępy w tumanach ognia i dymu. Tempo ataku było jednak miażdżące i żelazne ciernie szybko oczyściły dolne galerie spirali, dokonując tam zmasowanego desantu. Nie dane im było jednak uformować pieszych szeregów, a już spotkali się z zaciętym oporem. Do dolnych galerii biegiem wypadły dziesiątki wojowników kabały i kultu witch, zjednoczonych pod wspólnym sztandarem Inarich, walczących z determinacją prawdziwych fanatyków. Lordowie Żelaznego Ciernia byli teraz atakowani na każdym poziomie spirali i nie byli w stanie posunąć się naprzód. Ich wróg walczył z nieskrępowaną, szaleńczą rządzą śmierci. Nawet budzące agonalny ból pociski drukarich nie byłyby w stanie ich teraz zatrzymać. Przez długie minuty szala zwycięstwa w tej bitwie leżała w równowadze, a ogień brutalnej wojny trawił każdy korytarz, schody i komnatę tortury wyjącej spirali. Do walki dołączył sam Marki z Wulkerę. Podczas gdy jego przeciwnicy byli skupieni na zagrożeniu, idącym z dołu na sam szczyt, on i kilku wybranych przez niego gwardzistów pełnej krwi. Otoczonych większym szacunkiem, urodzonych w naturalny sposób mrocznych eldarów, uderzyli na sam szczyt spirali, zabijając archona Lesza z kabały zatrutej nadziei i dołączyli do trwającej rzezi, ścierając się z siłami inarich od tyłu. Walcząc na dwa fronty, w przytłoczeniu przez wroga i ponosząc ciężkie straty z powodu nieustającego ostrzału pokładowców, obrońcy wyjącej spirali zostali koniec końców całkowicie pokonani. Był to jednak tylko jeden z przykładów morderczej wojny, która wybuchła między członkami dewiacyjnego kultu umarłych, a, nienawidzący, a nienawidzącymi ich mrocznymi eldarami. Jednak choć czciciele Ineada poważnie odczuli nową falę prześladowań, byli dalecy od złożenia broni w obronie swojej sprawy. Konflikt i brutalna rywalizacja była w Komorach czym całkowicie normalnym, a powstała schizma była jedynie kolejnym z powodów, dla których drukari chętnie rozerwaliby własnego sąsiada na strzępy. Nie minęło wiele czasu, a kilka pomniejszych państwek mrocznego miasta poprzysięgło lojalność pro-inarickim frakcjom dróg Harich, rozpoczynając żmudny proces fortyfikacji swoich włości i tworząc w ten sposób separatystyczne enklawy. Słowo Ineada przemierzało komorra stosunkowo powoli, ale pomimo usilnych starań Vekta docierało do coraz większych rzesz Eldarich. Z czasem Wekt zaczął posługiwać się łowcami nagród spozornie powiązanych z pozornie niepowiązanych z nim organizacji, którzy za jego sprawą zaczęli wystawiać pokaźne nagrody za głowy wyższych rangą i zarówno tych przebywających w mrocznym mieście, jak i tych przemierzających galaktykę. Wekt nie musiał szczególnie się starać, by wprowadzić całe miasto w stan nieustającej wojny domowej, jako iż Drukhari nigdy nie potrzebowali szczególnie ważnego powodu do mordowania się wzajemnie. Sytuacja nie napawała go jednak optymizmem. Za każdym razem, gdy Wekt niszczył jedną z proinaryckich frakcji, po stronie Iwrein stawały dwie kolejne. Nowe stronnictwa po stronie Inarich, ucząc się na błędach niedawno pokonanych sojuszników, fortyfikowały swoje tereny z jeszcze większym oddaniem, stawiając wyższe strażnice i magazynując więcej broni. Wiele z nich stawało się silnymi enklawami Inarich w pajęczym trakcie, na własnych prawach, działających w zupełnym odcięciu od całego komorrach. odpowiedzi Wekt mógł jedynie podwyższyć nagrody za głowy przywódców i i dodać kilka nowych zleceń do i tak długiej już listy. Najwyższą nagrodę można było otrzymać za głowę Iwrein, i to właśnie ten kontrakt zmobilizował do działania całe legiony znanych w całej galaktyce łowców głów, dzikich Drukarich i innych najemników Zinos, gotowych do podjęcia tropu prorokini i Neada. Prawdopodobnie najbardziej śmiercionośna drużyna była prowadzona przez Drashara, mistrza Ostrzy. Wytropiwszy Ivrein na pokładzie światostatku Saim Han, Drashar uderzył z ukrytego portalu pajęczego traktu, szybko pokonując pobliskich strażników i kładąc Ivrein ostrze o szerokości dłoni na gardle. Śmiertelne cięcie zostało zablokowane w ostatniej chwili przez samą Jain Zar, lorda Feniksa na światostatku. Był to jednak tylko początek bitwy, którą Asurianie i Inari stoczyli z Drukhari w serii Starć na obszarze starożytnego Imperium Eldarich i poza nim. Choć miała ona za sobą tysiące lat doświadczenia w walce, Zar nie była w stanie pokonać Drashara w otwartym boju. Podczas gdy ona była poświęcona zarówno sztuce sprawowania rządów, jak i walce, on był urodzonym wojownikiem skupionym na rozwijaniu swojego rzemiosła od pierwszych lat życia. Jainzar zawierzyła jednak swoją władzę i siłę Inarim. Dzięki łasce Ineada walczyła z niezrównaną szybkością i poświęceniem w obronie prorokini. W tamtym momencie wiele już wskazywało na to, że nawet ktoś tak błyskotliwy jak Vekt i stojący u jego boku niemal mityczny wojownik Drashar nie byli w stanie zaaranżować śmierci Iwrein. Szepczący Bóg nadal miał użytek ze swojej wysokiej kapłanki i nie miał zamiaru pozwolić, by samolubne intrygi i machinacje wekta kiedykolwiek się urzeczywistniły. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek na temat Azdrubela. Dzięki Wam bardzo i słyszymy się mam nadzieję jutro lub pojutrze. Trzymajcie się, cześć. Wejdź na Patronite i przyj projekt.